Halo, witajcie w nowym vlogu. Wyszło słońce, więc wyszłam i ja. Wróciłam do nagrywania vlogów. Odhibernowałam się. Hibernowałam przez ostatnie 2 tygodnie mrozów, które naprawdę dawały nam w kość, które naprawdę dały nam się we znaki. Szczególnie mnie, szczególnie podczas korzystania z samochodu. W zeszłym roku, jak zdawałam prawko, jak robiłam kurs na prawko, to właściwie tu zimy nie było, więc jeździłam po czarnych drogach odśnieżonych, właściwie to tego śniegu nie było, więc nie trzeba było odśnieżać dróg. No a w tym roku to troszeczkę miałam taki tak zwany chrzest na tych drogach, na białych drogach, na zamarzniętych, oblodzonych, także to było dla mnie najgorszą rzeczą, jazda po białej drodze, mijanie samochodów, które leżą w rowie, także to był dla mnie taki pierwsza zima jako kierowcy, plus zamarznięty samochód, plus odmrażanie samochodu, przymarznięte drzwi, i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo po prostu takich ciekawych rzeczy, z którymi musiałam sobie poradzić przez te ostatnie 2 tygodnie. Już jest praktycznie końcówka lutego, także wierzę, że już nie będzie takich mrozów. No ale ciekawie nie było. Co się działo w tym czasie? Co się działo w tym czasie przez te 2 tygodnie, jak mnie nie było? Otóż, moje drogie, zrobiłam sobie bardzo fajne zakupki w Rossmanie. Haul z tych zakupków powinien pojawić się już na kanale, powinien być już na kanale, albo będzie dopiero na kanale głównym. Także zapraszam serdecznie. I również, jeśli chodzi o kanał główny, no to w lutym na moim kanale głównym działają rozdania. Rozdania kosmetyków, którymi świętujemy to moje 3 lata na YouTube. Tak, moje drogie, bo już jestem 3 lata na YouTubie. Nie wiem, kiedy to minęło. W każdym razie postanowiłam, że w lutym będziemy świętować. Porządnie wyświętujemy ten czas i w każdym filmiku w lutym na moim kanale głównym pojawia się rozdanie, rozdanie kosmetyczne razem z marką kosmetyczną Avo Laboratorium. Przyszykowaliśmy dla Was całe serie kosmetyków są do zgarnięcia u mnie na filmikach na kanale głównym, także jeżeli macie ochotę, jeżeli jeszcze jest luty, a Wy to oglądacie, no to wbijajcie koniecznie na mój kanał główny, zobaczcie, co tam się dzieje, zobaczcie, jakie wspaniałe prezenty właśnie przygotowała dla Was marka Avo. No i ja już kilka z nich powysyłałam, popakowałam, przygotowałam się ładnie, żeby pięknie było wszystko zapakowane specjalnie dla Was. Wszystko to jest przygotowane razem z naklejeczkami, pięknie zapakowane, także cieszę się. Już pierwsze wysyłki, tak jak mówiłam, już do Was poszły. Show me.
No i tutaj, może tutaj zorganizujemy jakieś rozdanie na 1000 subskrybentów. Co wy na to? Co wy na to? Myślę, że bardzo fajny pomysł. Możecie mi coś też podpowiedzieć. Już niedużo nam zostało, także myślę, że możemy coś wybadać. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Co się jeszcze działo? Przeleciał nam tłusty czwartek, przeleciał nam walentynki. Właściwie te dwa święta przeleciały nam tak, jakby ich nie było. Jakby ich w ogóle nie było, w ogóle nie świętowaliśmy ani tłustego czwartku, ani walentynek tak naprawdę. Walentynki przenieśliśmy sobie na następny weekend. Tak, żeby właśnie nie pchać się w góry, nie pchać się do tych restauracji, gdzie chcielibyśmy po prostu wyjść sobie do restauracji, no mówmy się. Właśnie wtedy, kiedy wszyscy będą chcieli, właśnie wtedy, kiedy wszyscy będą świętować walentynki 14 lutego, bo czy to musi być 14 luty, czy to nie może być tydzień wcześniej, czy to nie może być tydzień później, stwierdziliśmy, że jak najbardziej. Więc właśnie przenieśliśmy to świętowanie na następny weekend i wybieramy się w fajne miejsce i mamy w planie również odwiedzić jakąś restaurację. Kurczę, po tylu miesiącach no mam nadzieję, że troszeczkę się odchamimy. Co jeszcze? Zaczęłam poszukiwania ekipy wakacyjnej. U mnie tak w głowie trochę wakacyjnie. Jak wiecie, my w zeszłym roku mieliśmy jechać na dwa tygodnie do Bułgarii. Mieliśmy wynajętą willę, no i niestety pandemia i koronawirus nam troszeczkę pokrzyżował plany, ale udało nam się zamienić ten termin. Zamieniliśmy ten termin na 2021, na czerwiec 2021, więc właśnie zaczynam poszukiwania ekipy, bo jeżeli mnie znacie, jeżeli widzieliście poprzednie vlogi wakacyjne, to wiecie, że my lubimy jeździć ekipą na wakacje. Lubimy się zebrać z fajnymi ludźmi i spędzić fajnie czas, miło czas poznać się, pogadać, więc wynajmujemy busika 9-osobowego i jedziemy tym busikiem do Bułgarii. Nas jako rodziny jedzie 5 osób i do tego oczywiście szukaliśmy osób z internetu, 4 osoby po prostu z internetu, można tak powiedzieć. Także zostały nam aktualnie dwa miejsca. Nie wiem na ten moment, jak to wygląda. W każdym razie bardzo fajnie, bardzo się cieszę i będzie naprawdę, naprawdę super. Już nie mogę doczekać. Już powoli wszystko planuję. Na pewno będzie dużo vlogów tutaj. Na pewno będzie dużo filmów, na pewno będzie dużo zdjęć. Na pewno planuję dużo rzeczy przetestować, sprawdzić jeszcze przed wyjazdem, co ze sobą zabrać. Także będzie dużo zakupów przed samym wyjazdem. Na pewno planuję sobie kupić jakieś nowe sukienki, fajne kiecusie i stroje kąpielowe. Także no będzie się dużo działo, co tutaj mówić. Trzeba było to wszystko rozpisać sobie. Ja tak sobie właśnie lubię rozpisać, więc ostatnie dwa tygodnie spędziłam właśnie na tym, zawinięta w kocyk z herbatką. Jezus, to ile herbat wypiłam w ostatnich dwóch tygodniach, to po prostu kilkanaście paczek, można powiedzieć. Więc tak, miałam takie dwa tygodnie wewnętrzne, takie dwa tygodnie na rozplanowanie wszystkiego praktycznie aż do wakacji, także wracam do Was z vlogami. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym, żeby tutaj być ze mną. Ja tutaj jestem cały czas. Raz częściej, raz rzadziej, staram się jak najczęściej, ale wiecie jak to jest, no właśnie, tak to jest. No, także to się działo właśnie u mnie w ostatnich dwóch tygodniach. Dajcie mi znać, jak tam u Was, jak przychodziłyście te mrozy, czy było bardzo ciężko, czy nie było ciężko, byłyście na sankach może, czy na nartach, czy gdzieś w górach, na wyjeździe. Dajcie mi znać, napiszcie mi w komentarzu, jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak spędziłyście te właśnie ostatnie dwa tygodnie. Te ostatnie dwa mroźne tygodnie. Akurat wzięłam się za nagrywanie vloga i jeżeli słyszycie jakiś taki burczący dźwięk w tle, to jest szambowóz, bo u sąsiada wywożą szambo. Po prostu.
takie uroki mieszkania na wsi. Ogólnie jeszcze tutaj wpadłam z taką informacją, z taką pogadanką. Ja strasznie nie lubię takich vlogów z samym gadaniem, bez przebitek, bez niczego. Uważam, że to nie są vlogi, no ale wydaje mi się, że takie podsumowanie ostatnich 2 tygodni to wam się troszeczkę należało, co się działo, co się u mnie działo, czy z jakiejś nowości, trochę się tego jednak działo, także jesteście już na bieżąco.